Chorkówka, jak również pan Wojciech Żurkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Gminy, pan Jerzy Szczur, radny z Zręcina, pan Stanisław Miłosz Sołtys, jak również Michał Buczek, starosta dożynek gminnych. Organizatorzy dzisiejszej uroczystości bardzo serdecznie dziękują sponsorom, osobom, które pomogły w organizacji, i pozwolę sobie teraz wszystkie instytucje i osoby wymienić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bank Spółdzielczy w Rymanowie, oddział w Chorkówce, Nadleśnictwo Kołaczyce, Celfast Krosno, Lokalna Grupa Działania Kraina Nafty, Dampa, pan Maciej Fiałkiewicz, Delta, Bartłomiej Ciupa, Almax, pan Adam Liwosz, Goplan, pan Piotr Liwosz, firma Dagresja, pan Jerzy Węgrzynowski, firma Kludbud, Hubert Kludacz. Dziękujemy również delikatesom Groszek w Chorkówce, delikatesom Centrum w Chorkówce, delikatesom Lewiatan w Zręcinie. Dziękujemy hurtowni warzyw Frutek w Krośnie. Dziękujemy piekarni Anwit w Chorkówce, sklep ABC w Chorkówce Katarzyna Liwosz. Dziękujemy firmie Biuros z Chorkówki, cukierni Ania z Chorkówki. Jak również bardzo serdecznie dziękujemy panu przewodniczącemu Rady Gminy Chorkówka, zarazem radnemu z Chorkówki, panu Maciejowi Sekule za pomoc w organizacji dożynek, panu wójtowi, panu zastępcy wójta również dziękujemy. Dziękujemy pani Monice Subik, radnej powiatu krośnińskiego, panu Stanisławowi Liwoszowi, sołtysowi, jak również serdecznie dziękujemy zespołowi śpiewaczemu Chorkowianie z Chorkówki. To właśnie te instytucje, te osoby, które wymieniłam, przyczyniły się do organizacji dzisiejszych dożynek gminnych. Teraz, szanowni państwo, wypada mi tylko powiedzieć smacznego. Pan wójt częstuje chlebem, a pomogą mu również tutaj panie z koła gospodyń wiejskich z Chorkówki, które będą szanownych państwa również częstować przepysznymi bochenkami chleba, które zostają za momencik pokrojone. A kapela Rymanowianie może powoli przygotować się do występu. Po występie kapeli przed państwem zaprezentuje się zespół Liberanus. Roleplay, a potem będzie muzyka taneczna dla państwa do 22:00, mam nadzieję. Ale znając zasady i reguły, to my wszystko troszkę przedłużymy i będzie 22:30. Prawda, proszę panią? Dobrze, pani zostanie na pewno. I proszę państwa, chlebusie, tak, na każdy bochenek chleba trzeba ucałować, jeżeli spadnie okruszka na ziemię. Pamiętajcie, moja babcia kiedyś tak mówiła też, że wzięła źdźbło z roli, wzięła do siebie, ucałowała, bo to jest najważniejsza rzecz. Rymanowianie, będziecie gotowi już niedługo, już nie chwilkę. Za chwilkę, proszę państwa, podkarpackie ośrodek doradztwa rolniczego w Bogupale. Zapraszam do swojego stoiska, tam można szczegółowe informacje uzyskać. Naruszę to.